zebrania sołeckie jeszcze właśnie, wybory sołtysy właśnie, które były właśnie w tych terminach. I ja zaproponowałam pani na piątek, ale nie powiedziałam, że pani nie skorzystała zresztą z tego i pani przesunęła na inny termin. Jeżeli pani wybrała inny termin, no jeżeli by pani chciała koniecznie, to na pewno powinna pani mi zaproponować. Ja na tym zebraniu nie wiedziałem, dlatego nie mogłem być. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja jeszcze mogę do siebie dodać, też właśnie, kiedy byłem w wyborach sołtysów w poszczególnych miejscowościach, byłem na Sigiełkach i temat śmieci wtedy też się przewinął, bo odnosi tamtej tej drogi blisko tego placu gminnego, który tam użytkujecie. Ten był problem śmieci, to myślę, że to też nie przewijało z wysypiska, tylko miejscowi mieszkańcy tam wysypali. No taka jest przewaga nas, Polaków, że widzimy, jak pracownicy idą wzdłuż dróg i worki śmieci zbierają, których nie powinni według mnie zbierać, tylko mogli wykonywać inne prace, czy nawet skoszenie pobocza, a nie zbieranie śmieci. Taka jest nasza przewara i Sigiełki od tego też się nie odżegnują też śmiecu, nie tylko, że to jest przewożone z gminy Krzeszów czy obcych gmin. Na pewno też część tam jest winy leży po stronie mieszkańców. Tak samo czy w Podoszewce u mnie, czy też są te problemy te same i tu nie kierujmy tylko słów do wójta czy do prezesa, bo to nie jest wina dlatego, że jest tam akurat usuwane świetnice. Pani Radna się ja chciałam właśnie zapytać, dlaczego z ostatniej sesji informacje, które pojawiły się na YouTubie, nie były kompletne. Jak wiadomo, że na niektórych sesjach program budzi po prostu kontrowersje radnych. I wiadomo, że tak było, jest i będzie na pewno. Dlatego myślę, że jeżeli przekazujemy dla społeczeństwa informacje, powinny one się pojawić po prostu w komplecie. Tak dosłownie, co miało miejsce na sesji. A tutaj właśnie takie były wyrywkowe. Jeśli Państwo oglądaliście, to na pewno wiadomo. I właśnie tutaj Pan Zbyszek Czernik nagrywał to, więc dlaczego właśnie było takie, te informacje były ujęte. Jeszcze właśnie chcę powiedzieć, zwrócić uwagę, że jest to miejsce, gdzie chyba nie powinny mieć miejsce bardzo mocne słowa, nieprzyjemne, nieprzyjazne dla nas, a tutaj właśnie padły takie słowa. Wydaje mi się, że no może z jednej strony dobrze, że społeczeństwo nie usłyszało tego, co miało miejsce, ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi, dlatego powinniśmy każde słowo wyważyć, co tutaj pada, a mówić nam wolno. Dlatego na przyszłość prosiłabym, że jeżeli przekazujemy informacje, bo to nie tylko u nas są przekazywane, właśnie nawet w Przemyślu takie informacje, które pokazały się, okazało się, że radni zaczęli rozmawiać bardziej, bo przedtem właśnie nie rozmawiali, a także to jest normalne w dzisiejszym czasie. W czasie postępu i tak dalej. To jest jedno moje pytanie. I drugie pytanie jeszcze. Tutaj pan prezes właśnie powiedział o fermentacji i właśnie chciałam zwrócić uwagę na te sprawy, które mają miejsce w parku w Krzeszowie. Matki młode, nie tylko zresztą, przechodząc z dzieci, zostają zaczepiane przez, no wiadomo kogo, osoby w stanie wskazującym. I oprócz tego jeszcze no, tam cuchnie azotem, mocznikiem i tak dalej. Czy by nie można było zrobić czegoś, co by po prostu zapobiec temu? To też fermentacja. No, przepraszam, ale takie są realia i taka jest rzeczywistość, dlatego po to się zbieramy, żeby mówić o tych sprawach. I jeszcze jedna sprawa właśnie tak przy ulicy Biłgorajskiej, tam jest remontowany chodnik, fajnie, cześć i chwała, ale jeszcze właśnie ten rów jest w stanie takim rozpaczliwym, powiedziałabym, naprawdę. To i że tutaj to, co zasugerował pan prezes i właśnie pan przewodniczący, że w każdej miejscowości no, jakieś tam, prawda, odpady mają miejsce
znajdują się w rowach i tak dalej, tutaj też butelki, puszki i tak dalej, no i jeszcze właśnie krzewy, jakieś tam takie po prostu, które same się zasiały, trawy i tak dalej, i to wydaje mi się, że to szkodzi tym rowom, które są tak naprawdę w miarę dobrze zrobione, to później będzie, prawda, no, bolało i pewnie będzie to niszczyło się przez te chwasty. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jest kilka spraw, które właśnie pani radna poruszyła. Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o nagrania sesji, to nie to gmina nie nagrywa, to już jest naturalnie pytanie do właściciela, operatora strony internetowej, która właśnie zawieszcza to nagranie, jeżeli jest sugestia państwa, a rozumiem, że tak, to my możemy naturalnie nagrywać wszystkie sesje również i umieszczać na naszej stronie internetowej i pewnie tak zrobimy, zwrócimy się tutaj do pana, do naszego informatyka, zakupimy kamerę, ale też lepszą, bo nie mamy dobrej kamery, żeby rzeczywiście były te sesje nagrywane również przez Urząd Gminy właśnie i były odtwarzane. Musimy zwrócić też wziąć pod uwagę, że jesteśmy osobami publicznymi. Wszyscy tutaj państwo jesteście osobami publicznymi, no poza panem Czernikiem, który dlatego nagrywanie sesji jest to dozwolone i jest możliwość właśnie przekazu tej sesji publicznie. To tyle może odnośnie tutaj, bo to nie jest w żaden sposób nie jest firmowane przez gminę, dlatego może osoby, które to robią, może to się wypowiedzą. Pan Adam Paruch zwrócił się wnioskiem o udostępnienie HELB-u na swoją stronę internetową. Taką zgodę dostał na okres 3 lat. Także no jeżeli naturalnie nie będzie jakichś tam, wiadomo, naruszeń ze strony tutaj pana Adama Parucha, no to nie ma przeszkód, żeby informacje czy HELB były zamieszczone, zwłaszcza, że no tutaj mieliśmy dylemat, bo na podstawie zarządzenia, czy powinniśmy pobierać opłaty, czy nie powinniśmy pobierać opłaty, bo to zarządzenie reguluje właśnie sprawy udostępniania właśnie HELB-u, ale uznaliśmy, że to nie jest działalność komercyjna, dlatego po prostu nie HELB został udostępniony bez opłat. Pan Krzyszowie, to jest to problem chyba taki właśnie, że rzeczywiście no, chyba w każdym mieście są z tym problemy, chociaż no, duże miasta w większości przypadków mają te straże miejskie, gdzie łatwiej im właśnie w jakiś sposób panować taką sytuację. Różnie to też wygląda, bo jak się tam słyszy o tej dyskusji, czy ogląda w telewizji o tej dyskusji, czy straże miejskie powinny być, czy nie powinny być. Są miejscowości, gdzie są otwierane, gdzie są powoływane straże miejskie, są miejscowości, gdzie zamykają straże miejskie, bo straż miejska przyjęła później całkiem inną funkcję, jako typowo karanie właśnie mieszkańców i czy się należy, czy się nie należy, nawet bez upomnień innych spraw, to zawsze jest te dwie strony medalu. W naszym przypadku rzeczywiście jest to trudne, ponieważ nawet i posterunek policji, który był, został ograniczony, ten komisariat został ograniczony właśnie tylko do jednego policjanta, który w określonych godzinach tutaj właśnie jest i przyjmuje petentów. No i w zasadzie no kto ma tutaj te osoby, które nadużywają prawa ścigać? No ja nie myślę urzędnika, który jest w urzędzie gminy, żeby poszedł do osoby, która siedzi na ławce i powiedział, to jest park, nie wiem jaki, czy to nie publiczny? No publiczny. To nie ma pan prawa tutaj siedzieć. No każdy, nikt nie jest ubezwłasnowolniony, każdy ma wolną wolę w tym naszym kraju, może przybywać, ma prawa publiczne, może przybywać, gdzie mu się podoba.
kwestia no, złapania i powiadomienia policji, tylko i wyłącznie tego zadania. I to nie będzie robił wójt ani pracownicy, tylko muszą to zrobić mieszkańcy. Musimy być społeczeństwem obywatelskim. To jest ten sam problem, co jest podpalaczem. Podpalacz grasuje, jest z wytypowanych ilość osób, które są objęte dochodzeniem policyjnym, tylko trzeba komuś udowodnić, złapać, osądzić. Nie można na podstawie domniemania kogoś od razu przekreślić. Tak samo i tutaj. Czy jeżeli ktoś widzi, to automatycznie powinien być telefon na policję. Automatycznie. Tak jest rozwinięta demokracja. W krajach obywatelskich, gdzie jeżeli obywatel widzi, że ktoś nadużywa prawa, od razu zawiadamia odpowiednie służby. Lub przy Biłgorajskiej, bo z Romami to też jest większy problem. To nie jest tylko problem Biłgorajskiej, to jest generalny problem, tak? Rowy mają swojego właściciela. W większości przypadków rowy są dopisane do działek. Ja nie wiem, kto jest właścicielem rowu przy Biłgorajskiej. Pewnie jest taka sama, bo u nas jest kilka tylko rowów, gdzie jest właścicielem zarząd melioracji wodnych, podkarpacki zarząd melioracji wodnych. To jest w Koziarni jeden rów. W Koziarni też jest spółka, znaczy miejscowość Koziarnia jest właścicielem rowu, która też jest, to jest też problematyczne. I podkarpacki zarząd melioracji wodnych to są dwa rowy. Jeden w Koziarni, drugi tutaj ten S tak zwany, który od Sigielek biegnie do praktycznego samu. To te rowy mają swojego właściciela. Pozostałe rowy właścicielami są mieszkańcy. W zasadzie gmina nie powinna na takich rowach prowadzić jakichkolwiek działań. My podpieramy się tym, że jeżeli są już bardzo jakieś tam zabarwione, wyrośnięte, no to nawet tej ustawy o zagrożeniu, o okręskach żywiołowych zagrożeniach jest jakaś tam okresowa konserwacja rodzina. Ale to właściciel danej posesji, właściciel tego odcinka, którego właśnie, do którego przylega rów, czyli też i rowu, powinien dbać o ten rów. Taka jest po prostu prawda. Ma się zmienić ustawa w tym zakresie, bo była mowa, że ona wejdzie od początkiem 2015 roku, że wszystkie rowy, w ogóle prawo wodne, całkiem do zmiany, i te rowy, które nie mają właściciela, właścicielem jest praktycznie, bo jeżeli są dopisane do działek, to właścicielem jest nikt. Właściciele działek nie przyznają się do rowu, pozostałe instytucje też się nie przyznają, czy nie ma właściciela. Te rowy przejdą w gestię gminy, ale będzie nałożony podatek na przyszłych mieszkańców. Czyli mieszkańcy będą płacić podatek za rowy, a obowiązkiem gminy będzie utrzymanie rowów. Tam, ja odniosę się do pierwszego pytania, może było tak, żeby to było źle skierowane, to może tam niepotrzebnie do pana wójta, bo to inicjatywa była obywatelska, działająca w ramach prawa i tylko. Także Zbyszek może odpowiedzieć, myślę, że w sposób już taki jednoznaczny. Faktycznie może tam zabrakło informacji, dlaczego ten film tam został jakby urwany, ale to myślę, że Zbyszek za chwilę wyjaśni, także jak najbardziej, no może brakło takiej informacji, także. Odnosząc się do pytania pani radnej, chcę wyjaśnić, że ten film tam był tak pocięty z tego względu, że po pierwsze nagrywam aparatem fotograficznym, który ma fabrycznie ograniczony czas do 20 minut nagrywania, więc ja po prostu muszę pilnować. 20 minut mija, muszę po prostu zatrzymać i włączyć ponownie nagrywanie. Ale pani odchodzi o co innego, bo tam akurat się urwało w momencie, gdy pani zabierała głos. Odebrałem to jako zarzut cenzury. Broń Boże, tak nie było. Po prostu nie przewidziałam, że sesja tak długo zajmie i skończyła mi się pamięć w tejże kamerze. Dlatego, że tak powiem, zanim wyjąłem telefon komórkowy,
telefon komórkowy jest marnej jakości akurat i rozpocząłem nagranie, to akurat ten czas upłynął i po prostu dlatego to jest wycięte. Jak pani zauważyła, pewnie ostatnia część nagrania jest nagrywana, nagranie jest marnej jakości, no to po prostu wynika z ograniczeń sprzętowych telefonu. Starałem się zrobić co mogłem, no i tak to wyszło. Dzisiaj zresztą też jest podobna sytuacja, nagrywam telefonem końcówkę, bo mi bateria padła z kolei, ale film już jest, będzie lepszej jakości, bo inny mam telefon, także myślę, że dzisiaj już nie będzie żadnych tam większych wycięć. To chyba tyle z mojej strony. Oczywiście zaznaczę, że robię to wszystko społecznie. Nie mam nic wspólnego z Urzędem Gminy, ani tutaj ogólnie z urzędem. Dziękuję. Kto z radnych chce jeszcze zabrać głos? Zapytać. Korzystając z okazji, wczoraj była święto, świętowaliśmy Konstytucję 3 maja. Pan wójt pięknie mówił naturalnie, że trzeba wszystkim bohaterom oddać cześć, którzy walczyli w jakiś sposób za naszą ojczyznę tam na dziejach, w przełomie różnych tam okresów naszej historii. Także ja bym chciał zwrócić się do pana wójta, do pana przewodniczącego i do wszystkich radnych uhonorowanie naszej rodaczki, takiej, że tak powiem, tutaj mieszkanki gminy Krzeszów, Wandy Wasilewskiej, Wacek, pseudonim Wacek. Ona została zamordowana przez gestapo jako dziewczyna, która miała tam 21 lat, czyli, że tak powiem, oddała swoje życie najpiękniejsze, no w sumie jeszcze nawet do końca nie weszła w to życie dorosłe, a już musiała oddać to, co najcenniejsze. No my mamy ten komfort, że możemy sobie żyć, pracować, nie musimy dla ojczyzny dawać życia. A ona jest, była mieszkanką naszej gminy i tak chciałbym prosić pana wójta o inicjatywę, czy pana przewodniczącego, o podjęcie po prostu kroków, aby upamiętnić, czy nadać honorowe obywatelstwo pośmiertnie Wandzie Wasilewskiej. No, czy w jakikolwiek inny sposób. To już tam kwestia zapewne odpowiednich uchwał. I chciałbym jeszcze tak, żeby wszyscy może wiedzieli mniej więcej, kto to była, tak życiorys wszystkim radnym. Chciałbym, żeby do poczekania. Proszę Państwa, zapewne większość z Państwa radnych znają historię Wandy Wasilewskiej, ale dla pewności, żeby wszyscy. Co prawda tam wszystkiego nie napisałem, bo też nie jestem z wykształcenia historykiem, także nie mam też jakby takich możliwości, aby wszyscy mają. I tutaj mam jeszcze. Przepraszam, może tu oświadczę, a chociaż to wiek jeszcze. Ja jeśli można się odnieść do tego tematu, mi się wydaje, że ja szanuję wszystkich, którzy zginęli za ojczyznę i czy pod szyldem Arkaczy i każdym innym, czy w Rzechowskiej. Jak zwał, bo wszyscy mnie ojciec zginęli. Myślę, mi się wydaje, że Wanda Wasilewska w jakiś sposób jest uhonorowana, bo jest u nas na cmentarzu pomnik poległym akurat Armii Krajowej, są wyznaczone wypisane nazwiska. W jakiś sposób tam są składane więcej, to jest to sprzątane przez pod patronatem szkół i gminy. Jest w jakiś sposób jest to uhonorowane, mi się wydaje, że ta pamięć w zasadny sposób jest zachowana. Proszę bardzo. Znaczy, no jest na pewno ta inicjatywa palewna, tak? I tylko, że my możemy oczywiście nadać ich obywatelstwo, ale no, temat powinien być zbadany przez IPN, bo nie wiem, czy IPN prowadził takie właśnie tutaj kompleksowe badania na temat właśnie życia pani Wasilewskiej.
Pewnie no, musimy się zwrócić. Mieliśmy kiedyś wniosek, bo wniosków jest kilka i pewnie do tego tematu trzeba będzie wrócić, żeby pewne rzeczy właśnie jednak uhonorować, bo rzeczywiście są miejsca, osoby, które zginęły w różnych okolicznościach. Jedne walcząc za ojczyznę, walcząc za miejscowość, inne po prostu zostały rozstrzelane. Tylko z różnych okoliczności właśnie, między innymi mówię tutaj o Wojczkach, czy Sigiełka, klasyfikacja właśnie, czy kamionka włókna była właśnie. Te Sigiełki były nawet już badane przez IPN. Myśmy mieli materiały odnośnie właśnie tutaj potwierdzenia tego faktu klasyfikacji Sigiełek i osób, które były właśnie wtedy rozstrzelane przy tej klasyfikacji. Na pewno jest to temat warty kontynuowania i zastanowienia się w jaki sposób. Ja myślę, że to dzisiaj padł jakiś tam wniosek i dyskusja na ten temat pewnie będzie się toczyła. Myślę, że wniosek powinien być, jak już Panie Adamie, to bardziej sprecyzowany konkretnie. Czyli co powinno się tutaj uwzględnić w tym wniosku dokładnie i co powinniśmy zrobić. A dopiero wtedy my się zajmiemy akurat ze strony Urzędu Gminy, bo rzeczywiście pod kątem wniosku już będziemy formułować pytania do IPN-u, bo to jednak takie sprawy muszą być potwierdzone i zbadane przez IPN. Dziękuję panu Witowi. Czy jeszcze zadyskutujemy? No ja jeszcze tak panu przewodniczącym słusznie zaznaczę, że na cmentarzu jest. No, zgadzam się, tylko że w Biłgoraju, gdzie ona jakby powiedzmy sobie szczerze nie za bardzo była związana, no poza tym, że ją tam przetrzymywało gestapo, mimo to jest ulica nazwana Wandy Wasilewskiej Bacek i na tym budynku, gdzie było gestapo, jest tablica pamiątkowa, także tutaj jakby powiedzieć, no, to z mojej perspektywy, my jako no, takie społeczeństwo, które w jakiś sposób zawsze buzuje swoją tożsamość na przeszłości, także tutaj no, chciałbym jako mieszkanka, bo to była nasza mieszkanka, w sposób jakiś bardzo taki chwalebny, że tak to określę, dodać. No to wiadomo, ja nie mogę, nie mam tej inicjatywy ustawodawczej, dlatego zwracam się tutaj z prośbą o podjęcie takiej inicjatywy. No i to wiadomo, że to jest kwestia wszystko już później sprecyzowania, jak to miałoby to kształt. Tutaj chciałbym, mimo to, że jest, mówię, to mimo to, że honorowe obywatelstwo na przykład gminy Szczecin byłby takim dodatkowym ukłonem dla... No pewno jest więcej takich osób, no to kwestia jest po prostu kontynuacji takiej, że tak powiem, polityki no, honorowania naszych obywateli, bohaterów. Dziękuję. Proszę pana Wójta. Właśnie ja nie nagrywuję, tak jak powiedziałem panie. No nie, ja odniosłem się do pana przewodniczącego. Tak, ja sugeruję, żeby pan na piśmie wystąpił z wnioskiem oficjalnym właśnie i zawarł, co pan też oczekuje, jak pan po prostu to widzi, bo są naprawdę różne formy też upamiętnienia, między innymi pomnik jest formą upamiętnienia i że dlatego najlepiej jest, niech pan wystąpi oficjalnie na piśmie. Jeszcze? Mogę? No proszę bardzo, telewizja. Może już nie jaka telewizja. Po prostu myślę, że najlepszą formą upamiętnienia z punktu widzenia zarówno gminy, bo nie wymagającą kosztów, jak i z punktu widzenia właśnie samego upamiętnienia jest po prostu nadanie którejś ulicy nazwy. Przykładem na przykład, który przychodzi mi teraz na szybko, to jest ulica Owocowa, która jest ulicą praktycznie martwą, czyli formalnie nie byłoby z tym wiele zachodu, bo tam nie ma za bardzo chyba nawet adresu, chyba jest tylko jeden. Tutka być może ma adres Owocowa. No poza tym chyba nie ma adresów, więc po prostu nie byłoby to wielkim problemem formalnym. Zmiana ulicy Owocowej na właśnie na Wandy Wasilewskiej Wacek.
Ta ulica Owocowa ma chyba tylko dlatego taką nazwę, tam jakiś był skup owoców, tak podejrzewam. To tyle, dziękuję. No to jeszcze powiem. Akurat nadając nazwy ulic, głównie to była inicjatywa pana Paca, który cieszył się i mówił, że podkreślał, że nie ma w Czyszowie nadanych nazw ulic osobowych. Że nie ma osób, nie ma, tylko są właśnie Brzozowa, Pocztowa, Malinowa, tego typu bezosobowe. Pan Paca tego radny to podkreśla, może niektórzy z was pamiętają tutaj. Ja nie wiem, czy to jest po prostu dobry pomysł zmiany ulic, tak, nazwy ulicy, czy jak skoro już jest nadana jakaś tam nazwa, prawda? Można nazwać, no bo to będą osiedla powstawać, które też mogą mieć nazwy ulic, prawda? I do tego można się odnieść. Ale to, co zasugerowałem, to powinno być sformalizowane, czyli zrobione w ten sposób, że wniosek oficjalny powinien wpłynąć i dopiero wtedy Rada powinna się ten wniosek rozpatrzyć za moim pośrednictwem, prawda, bo jak mówię do Rady. Na pewno wymaga to jednak zbadania przez IPN, żeby jednak potwierdzić pewne fakty. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że na przykład w Pierdłach Jan Paweł II w Czyszowie nie ma ani nazwy szkoły, ani nazwy ulicy, ani czegokolwiek. To też warto, czy Wielki Polak, kardynał Wyszyński, prawda? Też warto wziąć to pod uwagę i pod rozwagę w tym wszystkim. Ja naturalnie przychylam się do wniosku pana Adama i uważam, że tych naszych lokalnych patriotów powinniśmy też honorować i o nich pamiętać. Forma to już zależy pewnie od nas, jaka by to była, ale też powinniśmy o nich pamiętać. Dlatego najlepiej wniosek oficjalny na pewno uruchomi to procedurę. Dziękuję panu Wójtowi. Cieszę się z tej się, że... Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu następnego. Wolne wnioski informacji. Proszę bardzo, jest mi z Rady, bo też pan sołtysy z dyrektorów zdaje głos. Ja mam jeszcze od siebie protokół, może co wspominałem wcześniej, był ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej w szkole organizowany, szczebel szkoły podstawowej i gimnazjum, i chcę sobie protokół czytać. W grupie wiekowej szkoły podstawowej przeczytam. Cieszy to fakt, że młodzieży w tym roku było dużo więcej. Jest to jakaś przynajmniej na przyszłość dobra informacja, że ta młodzież interesuje się sprawami PPOŚ i myślę, że w tym będzie to pracowało. W grupie wiekowej szkół podstawowych pierwsze miejsce dają Michał Łokaj, drugi Aleksandra Hara, trzeci Anna Kusz, czwarty Patryk Nizio i piąty Katarzyna Kopel. W grupie wiekowej drugie gimnazja, pierwsze miejsce zajął Jakub Olszówka, tu wspomnę, to jest syn naszego radnego Mariusza. Drugie miejsce Natalia Ryczko, trzecie Mateusz Łokaj, czwarte Szymon Zielonka i piąty Maciej Klepacz. Takie informacje na się. Pogratulować ojcu. Proszę pana ojcu. Ja mam jedną taką sprawę. Chciałem się odnieść do naszej tej książki, która została wydana przez Szkołę Dotyczy Historii Szkolnictwa w gminie Rzeszów. Chciałem się odnieść do jednego rozdziału dotyczącego tej książki, a mianowicie chodzi mi o opisaną historię przedszkola. Artykuł ten ze wszech miar jest ponadczasowy, który czyta się z zapartym tchem, ale niestety po jego analizie można się rozczarować. Jest to opis zrobiony w pigułce, właściwie w proszku. Jak można było bowiem całą genezę placówki, jak mówi sam tytuł książki, Historia Szkolnictwa Gminy Krzeszów i Okolic, zmieścić na jednej kartce, słownie jednej, na której w połowie strony jest jeszcze dodane zdjęcie budynku. To wie tylko sam autor tego przedsięwzięcia. Chyba, że nauka i praca w przedszkolu nie zalicza się do szkolnictwa i oświaty.
Proszę Państwa, co tam jest opisane, a właściwie czego tam nie ma? Ano nie ma praktycznie nic poza przedstawieniem lokalizacji budynku i wymienieniem nazwisk samych dyrektorów oraz pracownikami, bez biografii. Dodać trzeba, że przy tak krótkim liście nazwisk znalazły się błędy. Wygląda na to, że w tym przedszkolu oprócz dyrekcji i obsługi nie ma i nie było tam w ogóle dzieci. Nic się nigdy nie działo i nie dzieje z nimi. Próżno też wyszukać, żeby było chociaż raz słowem wspomniane, przede wszystkim o dzieciach, które tam uczęszczały i chodzą obecnie. Nie ma nic o ilości oddziałów, kryterium przyjmowania, skąd pochodzą, jakie się prowadzi z dziećmi zajęcia i temu podobne. A przecież nauczyciele w przedszkolach pracują nad organizacją różnego rodzaju uroczystości i akademii okolicznościowych, na przykład z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Babci, czy też Dnia Niepodległości. Corocznie odbywają się też zabawy noworoczne, choinkowe. Przedszkolaki koncertują także na gminnym święcie, jakim są powidlaki. Występują w konkursie świątecznego kolędowania, nie mówiąc, że maluchy zdobywają tam nagrody i wyróżnienia. Organizowane są także wyjścia z nimi do zakładów pracy, czy choćby na zwykłe spacery. Żadnego śladu, nawet fotografii z tych wydarzeń. Zero. Poza tym brak wykazów składów rad rodziców z poszczególnych lat. Brak wzmianki i krótkiej biografii o nauczycielach, które tam pracowały, nauczycielkach, które tam pracowały i kiedy do emerytury. A były to m.in. Drost Aurelia, Litwin Leokadia, Marduk Krystyna, Hetnerska Irena, Kasperek Grażyna. To samo tyczy się obecnie zatrudnionych. Pryka Beata, Węglarz Marta i inne. Nie ma nic w książce o katechetach, logopedzie, nauczycielach języka angielskiego. Brak też informacji o praktykantach i stażystach, które stawiały tam swoje pierwsze kroki do pracy w zawodzie, takie jak Wójcik Wynakarz, Karę Małgorzata, Łoś Monika. Nie ma też pełnego wykazu byłych pracowników obsługi, między innymi Barańska Maria, Nowa Bożena. Być może są jeszcze inni, których nie wymieniłem, za to przepraszam, ale może pamięć tak daleko nie sięga. Na to są dokumenty. Trzeba było tylko chcieć to zrobić sumiennie, a nie iść na skróty. Tym bardziej, że było na to sporo czasu. Dlatego nasuwa się pytanie do dyrektora przedszkola, kto napisał ten artykuł oraz co w tym sposób autor chciał osiągnąć. Poza tym jednym epizodem mimo wszystko zachęcam do lektury tej książki. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Państwo, nie jestem autorem zamieszczonych tam informacji. Jeżeli chodzi o książkę, to nie jest mój projekt. Wprawdzie zwrócił się Pan Dyrektor do mnie z prośbą. Przekazane zostały pracownikom informacje. Każdy z pracowników mógł zamieścić swój życiorys, przekazać dane. Nikt tego nie zrobił. Nie ma przedszkolu, jak gdyby nie ma informacji dotyczących, to co jest współczesne. Nie ma informacji, nie ma żadnego księgodbioru, nie ma żadnego archiwum dotyczące po prostu pracowników, którzy tam pracowali. Nie jestem autorem tego tekstu. Myślę, że tutaj i nie wiem, kto jest autorem. Nie pytam. Myślę, że na to pytanie udzieli odpowiedzi pan dyrektor się. Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś jeszcze się zgodzi do tych słów? Znaczy ja też nie wiem, kto jest autorem. Nie, w ogóle publikacja nie była, jakby to było też dzieło autorskie pana dyrektora Sieka, który miał odpowiednich ludzi do tego, którzy tam przygotowywali materiały. I to oczywiście to pytanie powinno być skierowane do szkolenia pana dyrektora Sieka, bo to robiło stowarzyszenie pod nadzorem pana dyrektora Sieka i nauczycieli właśnie w sumie w zespołu szkół. Tak jak pani dyrektor powiedziała, że ona nie uczestniczyła w tym, także ja ze swojej strony też nie uczestniczyłem w przygotowaniu materiałów. Jest tylko mój wstęp akurat do tej książce właśnie. Oczywiście no, myślę, że ten temat padł
pismo oficjalne, w zasadzie to są takie, jeżeli ma być to rzetelna publikacja, to te dane takie powinny być, bo tam jest sporo takich rzetelnych właśnie informacji i to rzeczywiście chyba stawiam wniosek, żeby zapytać pana dyrektora, jak to przebiegało. Pan Wójtowi, jak mamy traktować jako anonim, czy ktoś... Nie, ja oficjalny wniosek. Pan Wietek, przepraszam, pan Wietek powiedział, że no jest on autorem. Aha, no ale pewnie przeczytałem, źle zrozumiałem, przepraszam. Jeśli można podać... Pytać ostatnich nauczycieli, no to już naprawdę jest specjalność chyba. Ja jeszcze muszę dodać, to myślę, że pamiętam, pan dyrektor się jest inicjatorem wydania tej książki, zwracał się do poszczególnych szkół, instytucji, do mieszkańców o informacje jakieś i z nim rozmawiałem, on też miał taki żal, że nikt informacji mu nie dostarcza, później gdy się pokazała książka, czy miał głosy, że tego nie ma, tamtego nie ma. I trochę tak troszkę jest, powiem, kolokwialnie już tam na powiedzieć już teraz. Czy teraz aneks do tej książki pisać? To już teraz, to już nie decyzja. Szkoda właśnie, nie ma pan dyrektora w Książce Zysku. Panie przewodniczący, jeśli mogę tylko... Ja tylko z tego, co wiem, książka jest podzielona na działy. Są osoby, które rzeczywiście są odpowiedzialne za przygotowanie tych materiałów. Pewnie tutaj trzeba było, szkoda, że nie ma pana dyrektora, który był do tej pory, on by powiedział, kto był odpowiedzialny za to, że na przygotowanie tych materiałów tutaj odnośnie przedszkola gminnego i może by temat w jakiś sposób wyjaśnił, tak? A co rzeczywiście dalej, no to już trzeba się nad tym zastanowić. Ktoś chce jeszcze zabrać głos? Tak, proszę bardzo. Chciałem się odnieść jeszcze do tej książki, bo wiem, dzieci chodzi zbierać informacje, tak? I dużo ludzi właśnie ma różne informacje, zdjęcia i tak dalej, ale nie udostępniali, bo dzieciom będę dawać tego, nie wiadomo jak to będzie, bali się, czy nie chcieli po prostu, a później sami mają pretensje, że tych informacji nie było w książce, no to... Nikt przecież nie jest Duchem Świętym i nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. Tylko to nie są te same osoby. To nie jest tak, że ta sama osoba, która nie udostępniła zdjęć, ma potem pretensje. To niech pan nie generalizuje. To jest teraz i takie przypadki. Dziękuję. Dziękuję panie. Proszę panie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja już na którejś sesji mówiłem odnośnie porządku obrad, że odpowiednie punkty, odpowiedni punkta, odpowiednie osoby powinny się dopowiadać. Jeżeli ktoś się chce wypowiedzieć, przypomnę, powinien podnieść rękę. Jeżeli chcemy posłuchać chaosu, w piątek zapraszam na targ od godziny 7 rano. Dziękuję. Panie Radny, szukam się chaosu nie ma. Ja przewodniczący, staram się prowadzić sesję w porządku takim, że powinien być. I mam prawo udzielić głosu, na przykład jest nieradnemu, a spoza rady też mam prawo udzielić głosu. Zgodzę się, panie przewodniczący. Tylko mi chodzi o to, że niektóre osoby się wypowiadają bez zgłoszenia się, więc chcę wypowiedzieć. Proszę pani przewodniczący. Panie przewodniczący, ja się odniosę na początku, a przewodniczący przedstawił sprawne rozprowadzanie owoców. Jeżeli chodzi o sigiełki, to było bardzo kiepska organizacja rozprowadzania owoców dla mieszkańców. Krzeszów dostał dosyć dużo. A tak naprawdę sigiełki nie zostało wcale, także proszę przed tym sobie gdzieś od razu podkreślić, że nie wszyscy dostali te owoce. Tak jak tutaj było powiedziane, że sołtysi dosyć sprawnie rozprowadzili. Nie miałam tej okazji sprawnie rozprowadzić, dlatego że sigiełki w ogóle nie otrzymały tych jabłek, ani żadnych innych owoców. A chciałam to panu sekretarzowi, bo nie tylko wszystko mówię na źle, chciałabym tu podziękować panu sekretarzowi za zamontowanych gniazda bocianiego w sigiełkach, także tutaj skutecznie mogę z pochwałą powiedzieć, że dobra była organizacja w tym kierunku, ale jeżeli chodzi o owoce, to bardzo kiepska. Ja chciałem zapytać, czy nie było w ogóle informacji, jak pani sobie miała informację? Była informacja, właśnie mieli dostarczyć na tą i na tą godzinę i w ogóle nie dostarczyli na sigiełki, także tutaj mogę powiedzieć... Informacja poszła do wszystkich sukcesów, z tego co wiem. I po stronie pani sołtysów też jakaś powinna być inicjatywa z drugiej strony, żeby się tym zainteresować i pomóc. Bo ja powiem, straż to też
A to ci Gabriela Staraża nie ma. No to już a jest pani Słodycja Rada Sobiecka i proszę państwa, zwróćcie się uwagę, nawet to stary ludzie jestem sąsiedni i na pewno by pomogli w tym temacie. To się odniosę, jeżeli już mogę. To jeżeli pan przewodniczący mi mówi, że ja tutaj zawiniłam, to pan przewodniczący jest w błędzie, dlatego że ja dobrze mam zorganizowane ile osób, nawet ile skrzynek czy tam tych pudełek chcę i tak naprawdę w ogóle nie dostarczyli, tylko dojechali do Bystrego. Nie dojechali w ogóle, więc nie wiem, czy pan przewodniczący sądzi, że ja miałam jechać do Krzeszowa i przywozić, skoro mieli, było umówione, że w świetlicy między 14 a 15 godziną będzie samochód z owocami, no nie wiem. Co mam przewodniczący na myśli tutaj? No z tego co ja wiem, wiem, że tir w kierunku Bystrego pojechał. No w kierunku Bystrego nie dojechał. Ale... Ja nie jestem dyspozytorem, tylko się przez tira, żeby nie dyspozytował. Powiem, że jest wolny, nie ma się. Proszę po kolei pani. Ja potwierdzam tutaj uwagi pani, bo u nas było podobnie. Miałam informację kilka dni wcześniej, że 5 ton jabłek będzie przywieziony. Przygotować tam ludzi do rozładunki, to i tamto. O godzinie tam powiedzmy miało być 15, czekało bardzo dużo osób. Była godzina 16:10, dzwonię do tych osób, które to rozprowadzały. Nikt nie odbiera telefonu, więc siadam w samochód, podjechałam pod straż i były panie tam z opieki. I dostałam informację, że ja to powiedziałam, że ćwierci już nic nie będą przewożone, ponieważ jest ich za mało. I ja powiedziałam, to proszę teraz jechać ze mną, powiedzieć tym mieszkańcom, którzy tam czekają pod remizą, że nie będzie jabłek, bo ja nie wyjdę, pani nie wyjdzie, mówię na, nie chciałabym powiedzieć kogo, tylko ja mam tego turnia wyjdę, prawda? Więc przyjechali z tymi jabłkami, będzie tylko po jednej skrzynce. Przypuszczam, że jak już tam rozmawiali, to nawet te ostatnie osoby już nie wzięły, bo już trzeba jechać, bo co? Jabłka będą po świętach. No do tej pory tam nie było jakieś telefony, że będzie druga partia jabłek. Także nie muszę, potwierdzam to, że to faktycznie tak aż sprawnie to nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana. Szanowni państwo, nie możecie państwo tutaj obarczać tym gminy, bo to gmina nie organizowała. Bank Gospodarstwa Żywnościowego jest organizatorem akcji, przekazywał jabłka na organizację pożytku publicznego, między innymi tutaj stowarzyszenia stanowiące kolonii, był jednym beneficjentem i straż jako drugi beneficjent tej pomocy. Organizacje same organizowały tutaj dystrybucję tych jabłek. Także ja, musicie państwo wziąć to pod uwagę, że gmina tego, ani urząd gminy tego nie organizowała i nie nadzorowała. Tam były przypadki, że w Krzeszowie pomagali tutaj te osoby, ale niestety my nie byliśmy tutaj organizatorem. Akurat cała tutaj idea w tym wszystkim to jest taka, że żeby ogrodnicy, sadownicy mogli uzyskać pomoc z Unii Europejskiej, musieli przekazać jabłka na cele charytatywne. I to zostało zrobione, że przekazywali jabłka na organizację pożytku publicznego. I te organizacje pożytku publicznego całkowicie odpowiadają za dystrybucję tych jabłek. Dziękuję. Pani Sołtys. Ja powiem właśnie tak dotyczące tych jabłek, dlatego że ta pani ze stowarzyszenia po prostu ją to przerosło. No niestety, i ludzie, bo pojechał ten tir na to Bystre, ale tam ludzie ponoć tak zbrali skrzynkami, że ona sobie po prostu nie dała rady. A pierwsze, no nie wiem, ja nie wiem, ja tam nie byłam, ale tak mówili. A po drugie, to po prostu nawet tam dziewczyny chciały jej pomóc tej opieki, ale ona powiedziała, że nie potrzebuje, więc żeśmy zostały tutaj w Krzeszowie. A ona pojechała z tym wszystkim. No, i nie wiadomo jak to wyszło. Ale ją tu przerosło po prostu. No, tak wyszło. To ja jeszcze dopowiem tyle, że kierowca, który przywiózł te jabłka, on po prostu nawet w ogóle nie chciał tam z nami rozmawiać. Powiedział, że to była pomyłka, on musi jechać gdzieś indziej. Dostał telefon i tego. Ale ta pani, która przyjechała razem z nim, uprosiła go i po prostu część tych jabłek zostało. Nie było tak, żeby tam rozkradali, bo on sam wydawał jabłka, stał na tym.
czyli nie było takiego procederu. Ja to się był pojechał. Po prostu nie chciał. Znaczy, bo ona tak by to miała więcej przyjść, ona po prostu odwołała któryś kurs. I chyba dlatego tak było. I potem jak przywołała, no to wiadomo, podpisów nie będzie i jak. Czy to też trzeba podpisać. Ale była informacja, przepraszam jeszcze, była informacja, że przyszło mnie z tą Jarka. Aktualnie kto by chciał pojechać z jeszcze. Kończąc temat Jarwy, bo ja ogólnie powiem z tego zwilcza się skóra. Tak by nam tutaj zostało się z PRL-u, gdzieś się tak pojawiło i jestem przekonany, że tych Jarwych u niektórych osób się jeszcze leżą i gniją. A niektórzy nie otrzymali wcale. Ja ze swojej strony zdecyduję się, zadzwonię, bo telefon dostanę do instytucji, która się tym zajmowała i jak jeśli będą mieli jeszcze okazję przywieźć Jarwka, to zapisałem Koziarnia, Sigielki, kto jeszcze nie przyjmuje? Ładów, Podoszynka? I przepraszam, Podoszynka Plebańska też, dlatego że dwóch mieszkańców też podzieliłam na połowę skrzynek, tam co po prostu jest. Na tej miejscowości, jeśli będzie to duży transport, będzie mnie włączyć w tej miejscowości, ale dostanie do tego. Panie Przewodniczący, ale to jest kończę tym właśnie, co... Panie Przewodniczący, Sigielki nie były łapczywe, bo tylko po jednej skrzynce w każdej się wcześniej na liście wpisał, tylko po jednej skrzynce chcieli, więc niewiele, tylko 40 skrzynek było. Także nie tak, jak tutaj brali po 8 i po 10 skrzynek. Cieszę się, jakieś inne pytania. Ja. Nie, zaczynaj. Jeśli nie ma... Więc wniosek tej informacji. Dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam Wysoka Rado 5. sesję. Dziękuję.